niedziel, jak już wróciliśmy. Cześć, dziadek. Cześć. Jak tam w szkole było? A, dzień jak co dzień. Nudno. Czyli tak jak zawsze, nic się nie zmieniło. Wiesz co, dziadek, już dawno nam nie pokazywałeś albumu rodzinnego. Mamy czas, to może nam pokażesz. Chcesz obejrzeć? Tak. No to raz. Co to jest za znak? Jakiś orzeł? Jezu, pokaż to. Dziadku, co to jest za znak? To znak cichociemnych. A kim oni w ogóle byli? Cichociemni byli żołnierzami z okresu II wojny światowej. Szkoleni byli w Anglii, a potem zrzucani byli na tereny okupowane przez Niemców Polski. 16 lipca 1940 rok. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powołuje tajną organizację, która miała nawiązać współpracę z podziemnym ruchem oporu w całej Europie. Tworzy również oddział Polski. Początkowo były dwa rodzaje znaku. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, spadochroniarz otrzymywał znak z wieńcem koloru srebrnego. Po skoku bojowym wieniec miał kolor złoty. Nazwa cichociemnych zrodziła się przypadkowo podczas pozorowanych ćwiczeń dywersyjnych. Kursanci otrzymywali różne zadania, jak na przykład opanowanie poczty, wysadzanie mostu. Po szczęśliwym wylądowaniu i dotarciu pod wskazany adres, cichociemni dostawali się pod opiekę łączniczek Armii Krajowej. Oprócz skoczków zrzucano też broń oraz lekarstwa. Akcje odbywały się przeważnie nocą, czyli po ciemku. Stąd kursanci zaczęli określać te akcje jako cichociemne, co dało nazwę spadochroniarzom Armii Krajowej. Mam nadzieję, że już wiecie, kim byli cichociemni. Tak, dziadku, bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą lekcję historii.